Faworytów jest kilku do medali. Medali jest tylko niestety trzy. Właściwie są tylko trzy medale. Natomiast faworytów jest może sześciu, może siedmiu, może 12 zespołów, które jadą. Każdy zespół przygotowywał się właśnie pod kątem Igrzysk Olimpijskich, żeby ta forma jak gdyby błysnęła podczas tego turnieju. Także mamy świadomość tego, że wszystkie zespoły zrobiły wszystko ku temu, żeby ta forma była jak najwyższa. My pracowaliśmy ciężko i również pracowaliśmy nad naszą formą, żeby była wysoka. Nasze wyniki pokazują, że gramy dobrze. Na dzień dzisiejszy jesteśmy bardzo silnym zespołem mentalnie jako grupa i psychicznie. To zwycięstwo w Lidze Światowej dało nam na pewno takiego, można powiedzieć, przysłowiowego kopa do tego, że jesteśmy drużyną, która może dużo osiągnąć i z takim zamiarem jedziemy na igrzyska. Teraz mieliśmy okres dosyć mocnych jeszcze przygotowań i że trener nam zaaplikował, można powiedzieć, dużą dawkę treningów przed Memoriałem, a mimo wszystko zagraliśmy turniej i żeśmy go wygrali. Miejmy nadzieję, że ta forma nasza będzie jeszcze zwyżkować i na Olimpiadzie będziemy grać jeszcze lepiej, czego jesteśmy przekonani, ale tak jak mówimy, obiecujemy walkę, obiecujemy, że zostawimy serce, ale nie możemy obiecać wygranych, bo to jest tylko sport. W atmosferze to nie ma co mówić, bo u nas ta atmosfera jest zawsze była, jest i będzie chyba super. To jest grupa ludzi, która doskonale się rozumie i jak to powiedział Marcin w którymś wywiadzie, toleruje się. Sam start w igrzyskach jest niesamowitym przeżyciem dla sportowców, także myślę, że to zmęczenie naszymi twarzami na co dzień, ta codzienność i ten dzień takiego przysłowiowego świstaka, to teraz się troszeczkę zmieni, bo jest wiele do zrobienia, a mówię, że igrzyska mają to do siebie, że dużo się dzieje, także na pewno gdzieś ta monotonia, którą zostawiamy za sobą, zamieni się w coś zupełnie innego. Na pewno zejdziemy z obciążeń treningowych, nie będzie to już tak intensywnie, gdyż po pierwsze z racji tego, że będziemy grali, to będziemy schodzić z obciążeń, a po drugie, że nie ma zbyt dużo godzin treningowych już na miejscu, także na pewno będziemy łapać tą świeżość i miejmy nadzieję, aby ta forma cały czas szła do góry.